Jej, witamy po przerwie. To możecie robić ten rozgrywkę. Ale dla tak sieciu, czy tak normalny meczek taki, że na mecze randomowy szuka? Chyba randomowo, chyba że jest na czacie ktoś, kto chce z nami zagrać. No jak prywatny, to byś mogła zobaczyć ze mną mojego mordercę. No. To prywatna, no. Chociażby raz, żeby zobaczyć, bo naprawdę ci mówię, ona jest zarąbista. Ta jej kołysanka to... I w ogóle super historia ma. Że razem ze swoją mamą chodziła do lasu i polowała na zwierzęta. Mama uczyła ją przetrwania. I któregoś razu zapolowały na jakiegoś wielkiego łosia czy jelenia. I ten łoś bardzo mocno zranił jej matkę. I ta matka ostatnim tchem uderzyła go w głowę i zabiła go. I ona podczas tego, jak umierała, już była w ostatnich tych swoich ostatkami sił, zaśpiewała tej swojej córce tą kołysankę. Na koniec. No i umarła. No i ta właśnie ta nowa morderczyni, czyli ta The Huntress, ona zaczęła się uczyć takiego przetrwania, chodziła sama do lasu, sama próbowała się bronić, no i przez to jakby urosła taka siła. Okej. To ciekawe, nie słyszałam tej opowieści. No, a morderca jest ogólnie wzorowany na... To było chyba na wschodniej Europie? Albo na zachodniej? Już nie pamiętam, ale i też na Rosji. Ogólnie ten cały klimat. To co, Teo jest mordercą, czy kto? Czy nie wiem, czy Teo chcesz mordercą być? Nie, chętnie go zobaczę najpierw z boku, a później możemy się pobawić, wiesz. Niestety tylko wybiorę jeszcze perki. Jeden Nie perk. można sobie wybrać perki wszystkie, nie? Chyba. Już nie pamiętam, które brałam zawsze. Widzę, że jest też jakaś nowa męska postać. Tak, jest. Tak. David King. Fajnie wygląda z tym, z zarośniętą tą zbrodą, znaczy. No, faktycznie. Tak trochę jak Wiking. Teraz trochę jak Menel. Wiking po przejściach. Ten jaki pstrokaty jak zwykle. Jakiejś bardziej kolorowej koszuli nie miałeś? A powiem ci, że miałem właśnie, mogłem wziąć. Okej. Cześć, Creative. Wbijasz na DBD? Aha, zapomniałam zmienić tytuł gry. O, gdzieś nową mapę. Jestem tymi wakacjami, no to prawda. Dobra. A nowa mapka też jest jakaś? Tak, to właśnie na niej jesteśmy. Aha, skoro tak twierdzisz. Chodź się pokaż. Się BMW-em domku. Gdzie? O, Jesus. przepraszam, ale musiałem to zrobić. No, halo. Śliczna jestem, prawda? Ładnie śpiewasz. Jakbyś się nie miotał. No, Tam się całkiem zwiedziłem. nieźle. Taka trochę Harrod baba z ciebie.
Don't kill me, baby. No nie. Kto by się spodziewał? A się popsuło? Bo faktycznie. Ej, urwałeś mi pół płaszcza. Idź mnie stąd. No popatrz na mnie. No nie, patrz, się znowu zapalił. Pienek w na. Chciałabym ci zrobić kuku, ale nie mogę. Nie ma sensu. On i tak wszystko będzie słyszał na tych maksymalnych parkach. No. Czy ty wziąłeś dodatek, że powalasz na hita? Nie. Tak. Nie. To dlaczego ty od razu padła? Bo była ranna. Nie byłam ranna. Dostałam stomachołk od ciebie. No, tak myślałam. O ty! Umierasz. Nie. O kurde. Widzę, że tu dawno nie grał w Dead by Daylight. No. Już mi się skrzynka popsuła. Tak. To Niemka? Tak, Rudy, to jest właśnie to darmowe DLC. Jak na darmowe DLC naprawdę się postarali. W końcu. A kogo my tam mamy? Ej, możemy zrobić kooperację, to będziesz wciskał spację. No. To się tu i tak mija z celem. A wziąłeś na dobijanie ręczne? No. No to możesz zabić i pokazać. Ej, a też masz... Michera, no. Właśnie, no. Gdzie żeś poszedł? Właśnie ciebie też szukam. A jest. Taka jest, skrzynkę przegrzebię jeszcze. Zobaczę, co dają dobrego. Ty masz taki ten toporek, taki trochę jakby od rzeźnika. No dajesz. Albo i nie. Znowu mnie popsułeś? A, musisz powiesić najpierw. No. Bo teraz zmienili ogólnie, teraz nie można dojeżdżać od razu. O, powiesić. Jak mi przykro. No ściągnij matki. Bardziej do przodu, czy jest od mojej strony? Tu sobie? Chodź tutaj, tak. Bo wiesz, po pole widzenia. No to. O! O, jak sympatycznie. Ale tak że jak najlepsze jest u tej wiedźmy. No, ona wam próbkę wyjada, nie? No. No, ale to dobrze zrobić, jeżeli można od razu zabić. To wiedźma już teraz nie będzie taka dobra. No nie. Jak od razu nie może zabić, no to jedno musi powiesić. Dobra. A ty jesteś? Zabij mnie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No, minąłeś mnie właśnie. Przy domku jestem, tym takim. Cofnij się. To po co się leczysz? Czekam. Nudzi mi się. Z lewej. Tu jakieś widziałeś sidła. Znaczy ten, widziałeś jakieś te rozstawione wnyki?
tu byłeś, cię widziałem. Okay. Wdepnij w sznurek. Poczekaj, daj mu w sznurek wdepnąć. Jaki sznurek? Tam taki na ziemi leżał. O, on coś robi? O nie, myślałam, nie, że tutaj zjesz jakaś pułapka. Jezu, jak on kiknął. Martwię się nie tam. To co, Creative Drash? Ktoś jeszcze z czatów ma ochotę? No to graj, Rudy. Creative, no to chcesz, to chodź na TSA. Mat, czemu wyszedłeś? Może teraz sobie jechał Borderson? Mhm. Po lewej stronie masz taką... Czekaj... takie oko. Czekaj, bo Matt zrobił mi z klika chyba. Aha. A to czemu tak? W ogóle go nie ma na tym... A jest. Wróciłem, coś mnie przerwało. Na dole masz. Ty po prawej, po lewej stronie masz takie oko. No właśnie. Nie musisz ten wyrzek. No dobra. Cześć, Creative. Cześć, Lawrence. Hej, Lawrence. A, dobra. Zabijać i umierać. No, kili. Kill them all. Nie ma Magoga na ten na liście. No nie ma na liście. Ja nie wiem. Jak nie ma, jestem. Ale nie w grze. No na liście cię nie ma. No, w sensie online w ogóle. Nie, no jestem, bo jestem na tym, na mobilnym, to powinno być na liście. Ja chciałem bardziej kolorowe, to już zakładam. Dobrze, tak żeby was było dobrze widzieć. Widać. No, no, no. To w sumie białą ubiorę, będzie jeszcze lepiej widać. Poni memento mori. Nie, tylko nie to. To jest złe. Dying Light. A nie czytało jej perków? Co? Nie słyszy jej perki? Jej? Znaczy się? No, tego zabójcy. No. To masz tego króliczka na tej pierwszej stronie. Hunter's Lullaby, no. Na drugiej masz takiego jakby, nie wiem, wilka. Uh-huh. I tam masz takiego jakby niedźwiedzia na zielonym. Okej. Okay. To są trzy perki. Czekaj, no. Wilk. To nie ten był. Był ten. Ten. Te dwa pozostałe są na drugiej stronie. Tak, tak, wiem. Zapomniany, dobranoc.
A czekaj, czy teraz wszyscy mają, nie? Co? A wybrać nową mapę? Chyba tak. Wcześniej nie mieli, nie? Na no przykład nie. Ci ten, czy... Mają ci starzy mordercy też finishery? Tak, wszyscy. No, to dobrze. A jestem obsesją jeszcze super ranny. To jest niesprawiedliwe. Idzie do nas. No nie! Idzie. Chodźmy. Nie idę! Czemu ja nie mam skrzyneczki? Przecież ja nie umiem. Nigdzie nie idę. Przestań. A jak się skończą te siekierki, to musisz zajrzeć do szafki. Do szafki? O fuck. Mhm. Aha. Kurwa. O Jezu. Mam połamane kości. Przepraszam. Co to znaczy? Aaaa. Kurwa. Jezu, jak się wystraszyło. Chciałam królicze łapy? Tak to wyglądało trochę. Masz królicze uszy. Tak co ładne. Nie! Jak się wystraszyłem! Było się nie wychylać. Idź mnie z tą latarką. Cholero jedna. Ale puść go. Nie. Dlatego go puść, tak. Nie. Puść mnie. Please don't kill me, Mr. Killer. Kurwa. Ty centralnie nie mogę wycelować. O, hanging. Ała. Czekaj. Ona mnie bije i patrzy, w ogóle się nuci. To idę. Nie. O. No super. Help me. No. Nie zastanawiam się. Matyluju. No idę, Jezu. Co krzyczysz? Cholera jasna. Nie, jestem wolny. Patrz teraz to! Ha. Ty ciepłam w kogoś, ale chyba nie doleciał. Ja jestem zawsze agresywna. Kurwa. W tej grze. Chyba muszę sobie okulary w życie słoneczne kupić. Jezus. Fuck! Nie! Nie, please, don't kill me! Kurde! Pokaż kotku, co masz w środku. A. Teo, ale ty wiesz, jak mi powiesz, że Teo... To było za mnie od razu. O, dzięki. Jesteście uroczy. Zabryzgałeś mi cały ekran. Teo, idź do szafy teraz, to jest blisko, weź sobie te toporki. No tak. Ty szują! Czy nie powiedziałem, gdzie ty jesteś? No, wcale. Powiedziałem tylko, żeby Teo wziął sobie toporki. Ja już wiem, co gdzieś tam myśli miałeś. Oj. Teo, odwróć się. Nie. Tak.
podnieść się. Się wrócić. Co zrobiłam? Co się? Co? Co? Nie! Kurwa! Dobrze! Idź mnie stąd! Dobra, już mi się latarka skończyła. Kurczę. Serio? Mój dupa. Jeb! Nie ma już tu dla mnie? Sam. Masz ładnie. Ale idź stąd. Ja się ciebie boję. Nie no, co ty. On tu gdzieś jest. Idzie. Gdzie? Come out, wherever you are. Z mojej prawej. Widzę. Rzuca! O Boże! Bożenko! Hej! O! What? What? How? Jak te palety wysoko poleciały? Tadam! Ale w ogóle to samo jak ona po prostu, że takie creepy. Oj, oj. Sakra. Nie chcę. Nie, wolno tak. Będziesz się ze mną w ciciu babkę bawił, jedno i drugie? Jezus, boję się. Ja się pierwszy raz boję Teo w tej grze. Jak się wystraszyłem! O mój Boże. Chodź do mnie, chodź! Teo, tam po lewej masz skrzyneczkę, masz i zepchnij siekierki. Tak, zaraz je wezmę. Nie Violita, bo dopiero co jadłam. Ko, nie masz iść, on mnie nawet nie ratuje, on tam se biega. Szuka se klapy. No, no. Mam 4% szans, że się zerwę z haka, więc próbuję. Ślicznie. Dobrze, to teraz cię zostawię. Albo i nie. Ale... Deo, jak go nie ściągnie, to wtedy nie zabierz ręcznie go. Co? O, mogę. Mogę go ściągnąć, daj mi go ściągnąć. Ja nie wiem, czy ja ci na to pozwolę. Byłeś grzeczny? Byłem grzeczny, ja zawsze jestem. Ała, już żałuję. Wszyscy zginiemy. Kto zginie, to zginie. Jedna szyneczka za drugą. Nie ma problemu. Ja żyję? O kurde, szyneczko. Nie. Gdzie te 4%, kiedy są tak potrzebne? O nie! Dlaczego ja? Mogłem szukać klapy.
mogę szukać klapy. Ty ogon nie dobijesz ręcznie, Mata? Co? Nie dobijesz go ręcznie? Nie, powieszę go, nie chcę, powisi. Już nie powisi. Moje jeli. Mam pomysł. Ej, no popsułeś... I jeden z drugim mi popsuliście zabawę. Bum. Chciałeś nas porzucać? Tak. Taka pogarda dla tych ocalałych, jeszcze oni idą do nieba, jeszcze tak się kierkami trzeba im rzucać takie... Ginie, ginie. No, mnie się też motyw z siekierą podoba, bo w końcu jest broń dystansowa. No, ale ten z piorunami tak, też przyjmowany. I tak o to Dead by Daylight zamienia się. Które? Z piorunami profesora. A to ja nim też nie grałam, jeszcze nie mam tego DLC. To panowie, który teraz? Ja mogę. No to już. Ty już zapraszam. Tak wygląda. Będzie to musiał zaprosić. Tak wielkanocny, to ja muszę się zaprosić. Bo nie mam creative znajomych. Tak, zapraszam. Jest godzina w ogóle. Pierwsza 10? Znalazłem mata. Zapraszam. Nie wiem, który z was stworzy lobby. Ja. Ale ma nie zabija, tak? Teraz? Zabijam. Nie! A co chcesz? Nie chcę, żebyś ty był killerem. Ja mogę być killerem, jestem słabym killerem. To tak, to tak! Ja cię nie zabiję. Ja cię nie zabiję. Jesteś chory. Ja nie jestem chory. Ja nie, to nie ja. Pomyliłeś osoby. O tak. Ale ty jesteś drugi taki. Mua. Weź Maciej ty, no. Oj nie pierdziel, jak połamany. Czekaj, sobie postę zmienić. Sosna tak zawsze jest, jak się gra z przyjaciółmi. Boże, jakie oni mają levele. No tylko no creative widzę, siódme. Na co mi tam? Kudę na tę nową mapę. No nie, level tam o 50, a siódme to w tym, nie? W sezonowym. Creative ready? Sekundka. Chyba, że Teo chcesz zobaczyć tego mordercę z tego poprzedniego DLC. Możesz pokazać. Dobra. Jestem spionowany, nie? Tą mapę też, ten szpital. A. Dobra, to dam tą mapę tamtą też. Mapa to jest ten szpital, nie? Mhm. To wiem. To grałam. Dawaj na tą nową. Będzie ciekawe. Sosna, to musisz dołączyć do gry. Tym doktorem wszystkich zabił. Dalnie. Creative, co ty masz za znaczek nad głową? Jaki znaczek? Nie wiem, taką jakby czaszkę czy coś. A to, że... O, ktoś myśli podobnie jak ja. Bardzo nie lubię tego mordercy, doktorka. Tak.
Wiktor i tak jest lepszy od tej króliczej. No króliczą to ja kocham. Ja mogę nią grać. Ja mam zeza. Takiego nie trafię go po prostu. Kogo nie trafisz? Tego doktorka, bo nie można przed nim uciec, bo jak tym prądem daje to... Och. Dobry jest doktor. Pewnie go znerfią za jakiś czas. O Jezu. Widzę tego pala... O, tutaj jest. Ła! Słyszę krzyki. Będzie go wstrzymał. Aha. Haha, spić się przydaje zawsze. Ty kuta się! No spadaj mi stąd! No. Boże, jak wy się kochacie. Haha. Nie. Haha. Jak widać, nie? Że Barbara go nie? Wybuchło? Sąd jest taki. O, faktycznie. Dlatego ja nie chciałem, żeby matka był mordercą. No, chodź do kruszynka. On by ciebie goni! Chodź do kruszynka. No, chodź. No, gdzie się spadaj mi stąd, ty wyrolu! Chodź do mnie. Boże, jak się cieszę w tym momencie, że ja nie mam go na słuchawkach, nie? A czaty jeszcze możecie powiedzieć, czy mocno przebijać dźwięk ze słuchawek na mikrofon, o. Mat! No co, David? Zostaw mnie spokojnie! Ty nie masz decyzji, ja to wiem. O, ale tu nie trafiłeś. Wiedziałem. Co za kutasiasz? Kurde. Tego napadzie było łatwiej. Tak, ratujcie mnie. A nie kam. Nie kampię tu nawet. Muszę być w napadzie, tylko że ja nie umiem biegać w napadzie na przykład, nie? A czemu? A, bo się mało grało w playa. Mhm. Wiesz, ja przyzwyczajony w Agent Story, takie inne gry. Metal Gear Solid to też tam jest fabuła świetna. Ja w Metal Gear Solid się w beczki chowało. Skrzynki. Dobry. No może w skrzynki. Kartony. Ła, poczekaj, popatrzę sobie na ciebie. Poczekaj, nie po oczach. Ojej, trochę jak Frankenstein. Naciśnij ten, jeden. Czekaj. O, dobra. A, to się będziesz leczyć. Musisz się odszumić teraz. Proszę pani, co? Ej, dlaczego was jest dwóch? Bo teraz będziesz miała halucynację. Super, dziękuję. Zawsze o tym marzyłam. Prądy lepsze niż LSD. Idzie. Jest na wprost mnie. Nie, co oj. Ty gadasz? To nie on, to moje halucynacje. Oj, kogo goni? Ty swoją chwileczkę. Tylko mnie. Zwalaj ty, wyrzuć. Tu moja ofiaro. Nie! Czy to się jakoś kończy? No pewnie to po chwili. No. Nienawidzę cię. Wiesz co, nienawidzę cię! Halucynacje z nieodżywienia, no no. Denerwowałeś mnie. I to bardzo. Ej, nie idź sobie! Wiesz dlaczego ciebie gonię? Bo ci moją obsesję. No zgubiłem cię. O. Jednak nie. Szkoda. Jednak nie. Kurde. Bo krzyczysz. No nie weź mak, no! No goni mnie cały czas, no celuj! Cały czas! No kurde! Coś
się dzieje, ale co się stało? No to się fajnie pomieszało, jest trochę krzyczy. Nie mów tak do mnie. Ale to, to jest, że ja go... No ja widzę. No tylko wiesz o co chodzi? Patrz, ja co chwilę mam to czerwone światło na plecach, tak jakby. On się pojawia koło ciebie. Może to niby masz, że on cię goni, przez... ale on cię naprawdę nie goni, więc... Ty mnie widzisz na tego, to już masz takie coś tam... Madness level to się jest nazwane. No. Z wyższym levelem ty będziesz miała coraz większe objawy tego, że on cię tam raził prądem. Aha. I zależy tam, tak jak mniej więcej się orientuję, to... A teraz to już mnie chyba goni. Z różnymi dodatkami, jakie tam będzie miał, będziesz miała różne tam negatywne efekty na sobie. Chyba goni. Dzień dobry. Dobranoc. Prądujemy? Nie, nie. Podziękuję. Jeśli już się mnie pytasz o zdanie, to... Terapia szokowa, mówię ci. Jest awesome. No widzisz, jak krzyczysz. No krzyczę, bo boli, no. Nacisnąłeś mi na odcisk i co ja zrobię? Teraz uleczymy, patrz. No, no. Elektrowstrząsy nie zawsze służą, wiesz? Kurwa, serio? Aha, dobra, halucynacja. Masakra, co za koleś? Już cię zgubiłem. Właśnie nie mogę się wyleczyć, bo... Czekaj, chyba, że najpierw jak to ściągnę. Dobranoc, Galowstone. A dobra, mogę. Czekaj, bo próbuję się wyleczyć, no. Dobrze. Dobrze, poczekam, potem ci zrobię kuku. Nasz ty. Fińska mała. Jestem zdrowa, ale mam mocno nasilone te objawy. To. Nie! No! Wiedziałem, że tu jesteś. Połowa została nie będę. O kur... Nie! Ła! Ła! Co cię o drzewo zahaczyłam. Pewnie ma perka na ten, na to, że widzisz dobrze krew. Kogo goni, no oczywiście, że mnie. No bo ciebie jak zauważyłem, bo mi się tu pogadały posąg. Moja wina? Ale posąga! Nie widzi. No tu silnika. Przypadkiem. Nienawidzę cię, wiesz o tym? Mówisz jeszcze dzisiaj. Ja ci nie nienawidzę cię, rozumiesz to? Czy ty czujesz? Czuję. Po co masz tą latarkę? Jezus! Fidzę cię, rozumiesz to? Jak buka do góry, ci do mnie tak przyczepił, no. Teraz ty idziesz na dół, swoją drogą. No? Tak. No. Dlaczego nie? O, ktoś bardzo dobrze. Popełnił bardzo duży błąd. Powiedziała tak, tak to. Kurwa, bo ja nie... Aha, to ty jednak, nie moja halucynacja. Wstaju, co wy robicie, druk? Dojdę, bo... Coś tam zrobić i z drogą... O Jezus.
Wizerunek bezdomnego wikinga mi nie służy. O, kłopoty przyszły do mnie. Na rozstaju tu... Widzieliście gdzieś kapę? Oni leżą jeszcze. Ale ja mam klucz. I on... Ktoś mnie goni. Aha, może się odszumić. Oh, fuck. Co tam masz? Czemu mam dalej? Goni mnie jakiś pan. Burza, ten błędnie nie biegnie. Prądem. My dwa razy muszę się ten... odszumiać. Ja też musiałam. O, goni mnie dalej. Zostaw mnie. A on dalej z tą ręką. Nie raź mnie prądem, to boli. Poczekaj. Wiem. No nie! No hej. A dobra, olał nas. Dobra. Musimy silnik naprawić. Może drugą od drugiej strony pójdziemy. Oj, 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 oj. Zostaw mnie. Mnie też zostaw. O ty kurde. O, nie udało się. Bohaterów. Róbcie silnik, róbcie silnik. To ja cię na rączkę wrócę. Proszę ode mnie odejść. Auć, to bolało. Dlaczego? Ej, tak się nie robi. Z drugiej strony. Z drugiej strony, błagam. O, dobra. No kurwa! Chcę zrobić ten. Jedzie silnik. Nie, on jest niebezpieczny, bo on ma klucz. Te ej, tyle, tak, to nie fair. No. O, jakie mam ładne okulary. Tak przeciągnie po całym ciele wzdłuż. Czy po prostu nabije na piłę, czy coś coś zdjęło? Tam, gdzie są moje zwłoki, jest taki ładny klucz i możecie znaleźć klapę i ją otworzyć. Z płatkami, to nie wiem, co miał. Siekierę też nie, czy co miał. Chyba tak. Ten miał taką kościoną maczetę. Mhm, ten z dzwonkiem. Z dzwonkiem, no. Zobacz jeszcze. Jason, co będzie miał? No już. Pewnie wiele. Ci naładuje na takę. No, szukaj klapy. Jezu, przestraszyłem się. Klapa. W ogóle nie widziałam jej tu po drodze nigdzie. Właśnie ja całą mapę przebiegłem i też jej nie widziałem, kurczę. No, by nam być jakoś normalnie oznaczona, nie? Już jest koniec. No. O, teraz. Chyba on tam poszedł. Kurwa. O, kurde. Przestań się czuć, jak głupi.
Cofnij się tam do tyłu, za tobą. Za tobą było klapa chyba. Na prawo. Chyba tam była, nie wiem. Może? Maybe, baby. Jakie on dźwięki wydaje. On jest creepy. Ruszaj bioderkami. Nie uciekaj, Teo! Uciekaj. Chcę pokazać drogę do wyjścia. Nie robię tego złego. Naprawdę. Nie uciekaj. Ja ci pokażę. Teraz pójdziemy. Na prawo. Nie, no, to się taka... mogę zostawić tam po powaleniu, nie? Tam na przykład czy coś. No. Tu po prawej stronie masz taką góreczkę, widzisz? Tam jest klapa. Tu przed nami. Przed nami. Biegnij. Klapa. Tam jest klapa. Gdzie? Po lewej. No, no i... I prosto. A. Kurwa! Jedyna górka, na którą nie wszedłem. Nie, to smutne. Ja tu nie ma. A myślę, że tu jest, została taka kamień. Ja ale gdzieś tu słyszałem, naprawdę. What? Skupienie teraz, nie? Ej, ale gdzieś się naprawdę słyszałem tutaj. O, Delver lewy. Cześć. Elo. Ten śmiech, nie? Gdzieś tu może będzie. Jak ty się słyszałem właśnie po tej górki.